przerządu o sporze z Unią Europejską. Staramy się go załagodzić, premier Mateusz Morawiecki. Konflikt z Unią Europejską wciąż trwa. Staramy się go załagodzić. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że konflikt z Unią Europejską, do którego, w jego ocenie, przyczyniła się podpucha ze strony polskiej opozycji, wciąż trwa. Spór z Unią Europejską jest, trwa, staramy się go załagodzić, czy to się uda, zobaczymy, dodał szef rządu. Premier Morawiecki udzielił wywiadu dla podcastu Przygody Przedsiębiorców, w którym został zapytany m.in. o konflikt rządu z Unią Europejską w kontekście m.in. pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Ten konflikt i ten spór cały czas trwa. My mamy swoje zdanie co do koniecznych reform do przeprowadzenia w Polsce. Unia Europejska niestety, muszę powiedzieć, jest w dużym stopniu z nieświadomości, a za podpuchą ze strony opozycji dała się nabrać na tzw. spór o praworządność, powiedział szef rządu. Podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość walczy o praworządność. Myślę, że ogromna większość Polaków zgodzi się z tym, że w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości jest dużo niesprawiedliwości, to znaczy są bardzo podobne przypadki, które są traktowane w sposób różny, albo są bestialskie morderstwa, które są uznawane za przestępstwo przypadkowe, niepopełnione z premedytacją, popełnione po prostu na skutek jakiegoś nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, choć wszelkie dane na ziemi i niebie przemawiają za czymś odwrotnym, powiedział Morawiecki. Dodał, że ma setki przykładów na to, że nie było w Polsce praworządności. Rzeczywiście ten spór z Unią Europejską jest, trwa, staramy się go załagodzić, czy to się uda, zobaczymy, zaznaczył. 1 czerwca Komisja Europejska po ponadrocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO. To krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 miliardów euro dotacji i 11,5 miliardów euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności RRF. W piątek zatwierdziły go państwa członkowskie Unia Europejska. Fundusz Odbudowy i Odporności został stworzony, żeby przyczynić się do odbudowy gospodarek Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Na 800 miliardów euro w ramach funduszu składają się dotacje i pożyczki. Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. Prawdopodobnie stanie się to po wakacjach, ponieważ KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do 2 miesięcy na ocenę tego wniosku.